O, siemano, siemano. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Na kwitnących jabłoniach. Piąta rano i jedziemy na targ. Trochę zaspany jestem, zmęczony po podróży, ale trzeba coś jeszcze z życia. Jedziemy na targ z jajkami. Sprzedawać, co tam, Pawełku? Witamy serdecznie tutaj na kanale. Kanałku, fajnie się dzieje. Ja mówię, że można być tylko kierownicą. Brzuch wspiera, zobacz. Trochę ciemno. Sirenka śpi. Śpi. Gdzie jesteśmy, panowie? Na giełdzie Sandomierzu. Dobra, idziemy kupić truskaweczki i jabłuszka. I kawusie. Tak jest. Pijemy Postawiłem kawę. Ci kawę na giełdzie. Proszę bardzo, mamy tutaj piękną kawę. Tak. No i pana Zbyszka. I pana Zbyszka, który producenta nam tutaj postawił kawę. Tak, dziękuję panie Zbyszku. Rozpoznał nas, tak. Jesteśmy po zakupach. Kupiliśmy obłażanki. O, buty sobie kupiliśmy. Mamy takie same buty. Siema. No co wy tutaj? No, nagrywamy. Jesteśmy na targach. Aha, tu na targach. Wracamy z bazarów. Ze złotych tarasów. 4 stówy. Tak. Prawie. Już nie chcę. Nie chcesz? Za 4 stówy. I to na bazarze. Chyba u ciebie musiał być rżawić jakiś kawałek ziemi. Mam akurat taki wolny kawałek. No. Wsadzisz u mnie? Dobra. To parę groszy tylko na ten. Na sadzarkę, paliwo, na pracownika, na opryski. No. I jedziemy z tematem. Zrobisz jakiś przelew. O kurde. Czekaj. Kierowca, co? Jeszcze jeden. Samochody jadą. Co tam jeden samochód, w te jeden? Nie. To co, jedziemy do domu na siadanko. A właśnie. Fajna Sandomierz. Giełda. Sandomierz. To giełda nie jest, to jest targ. Tak? Czy co to jest? No dzisiaj jest targ. Dwa razy w tygodniu jest targ. Pokażę wam tutaj. Dwa razy w tygodniu jest targ, a resztę jest giełda. Pokaż im Sandomierz. Oni już widzieli, ja wolę takie coś tutaj. Tu są cuda. Wszystko, ale powiem wam, wjazd to jest piekielnie drogi. 80 ponad złotych, tak? Dzisiaj tak. 80 złotych, ja zobacz, mówię... ludzi. Zbyszek, trąb. Te takie panie, te panie takie z noweli. Nasz kolega tutaj czy nam kawę postawił z tego, o. Jak tam, panie seniorze, było z tym opryskiwaczem? Co tam się stało, wydarzyło? A nic się nie stało, panie. O, mamy zielone. Jeszcze na randce. Tak wszędzie. My co chwilę jedziemy i trąbimy na każdego. Ojciec ma dużo znajomych, wiesz. Tak? Towarzyski człowiek bardzo. Wszyscy emeryci to moja rodzina. Ale tu piękna ziemia. Ja cię kręcę. Taka fajna, nie? Lescy tu są, tak? Tak, lescy. A na les pod spodem, jakie macie podłoże? Piasek czy cały czas les? Les. Co? Nie ma piasku. No. Nie ma piasku? Glina? Nie macie gliny pod spodem? No może tam gdzieś. Nie kopaliśmy tak głęboko. A u was są wapno? Macie odkrywki jakieś wapienne? Bo to Kielce tam wapna są, nie? Ale to ale w workach mamy. Tu bliżej Kielc. Workowane mamy. Było workowane wapno. A glinę to jest na posterunku. Gliny? Gliny na posterunku. A ty pobudowałeś tę halę w końcu? No i mam, hala cabrio. Ale u was jest lepszy projekt, widzę. Bo z drzwiami. Ona jest hala cabrio zamykana. U was są drzwi, ale też dachu nie ma. Ale są drzwi cały czas otwarte. U nas jak na stadionie dach jest ściągany. No, ale co po co? No właśnie. Stadiony takie i ale dachu nie mają. No chodź, zobacz moją wiatę cabrio. No. Przyjechałeś zobaczyć, bo... Piękna wiata. Było. Widzisz? Moja wiata kablu jest fajniejsza. No. Masz drzwi. Ty jakby tak o, nagrywał, otwierasz, ale masz widno. Jakie ładne świetniki masz, co ty masz zamontowane tutaj w tej wiacie. Piękna wiata. Ale skrzynie schną fajnie. Nie tylko ja taki projekt wybrałem. Tylko w moim... Ty masz ładniejsze bloczki, moje bloczki są cienkie. Ej, w twoim jeszcze drzwi były w tym projekcie. Elegancki. U kogo będzie pierwsza? Nie wiem. Ale możemy sprzedać ten projekt, nie? Zobacz, jaka wiata przestrzenna. Schowana, a ładnie. U ciebie zawsze widzisz, wszystko schowane pod dachem. Tak. Nic nie zamoknie. Tak, a skrzynio palety też nie zamokną? Ale ja tu.
wsadzisz te drzewka w końcu? Idziemy. Bierzesz to dzierżawę? Tak. Ileś kupił tych drzewek? 1300. No to taboreta? I gareta. To z pół hektara trzeba ci dać dzierżawę, tak, nie? Tak, pół hektara. Jaki nowy nabytek. Wjechali. To jest nowy nabytek, ale jak malowany. Odpisowane? Cztery gras. Ale ładne. Dużo kosztował? Wizualnie. Parę groszy. Taka gryzarka malutka. Do drzewek, tak? Tak, pod drzewkami, pod koroną się robi. Fajna. A z taką małą to nie ma ciężko, co? No nie. Lekko ma. Massey Ferguson. Ale ładnie odmalowane, odpisowane. Bez kabiny. Oponki nowe wstawione z przodu, z tyłu. Też. No, z tyłu jedna też. Jedna rzecz to jest nowa w nim, to opony. Podobno na handel zawsze opony się zmienia, to wygląda jak nowy, nie? No. Ale fajnie było, jakby jabłko w ziemię zakopał. No. Ciekawe, czy będzie. I sok wyciągasz. Nie. Gdzieś taki sprzęt? No. Widziałeś, nie? Ale to kto na nawigacji jeździ? Dziadek? Co? Szybko tą sadarką będziesz szło, co? Ale jak odstępy robicie? On ci jakoś pokazuje, czy tak na oko? No dobra. Na oko tak sadzicie, czy? Nie, tu jest miarka. A, miarka. Tu jest miarka, trzeba popuścić. I pokazuje. Tak. A jak nie zdąży się wsadzić? No to będzie większy odstęp. Aha, i tyle. Dawaj, Filip, ciągnie. To. Ile drzewek się na hektar sadzi? Różnie, obsada. Różnie. Jak masz teraz ile tam... My teraz słyszeliśmy, że ktoś wsadził ile? 5 tysięcy? No, też można. Też można i 5 tysięcy. 5 tysięcy. Od 1000 do 6000. Kiedyś się sadziło 1000. Nie, za dużo rozbieżność. Kiedyś się sadziło 1000, tak? Kiedyś się sadziło 1000. I mniej. Teraz coraz gęściej, coraz żeby gęściej jak najmniejsze drzewko było. Tak, wykorzystać pole do maksimum. Teraz się prowadzi węziej drzewka, a wyżej. A kiedyś była duża korona, zajmowało drzewko dużo miejsca. Aha. Teraz wydajność jest większa. Większa? Dobrze, ja idę po zawleczki. Coś się nie wyrobimy. Co się stało? Trzeba odkręcić tam śrubę. To chyba popuścić, bo jest wyjazd jak przytrzymać. Tu będzie. To trzeba popuścić. Jeden wystarczy, dwa. 24. Ej, poszedł, ty, dzik. Adrian, tylko większy. Co miesiąc kupuję po 20 zawleczek i zawsze brakuje. No. Masz tak samo? Mam. Najlepiej jak jest zimno i tak strzeli w palca, co? O, ta jest fajna, no. Można przyciąć ładnie. A w pupcie ma opięto, nie? A dziewczyny będą oglądać. O, jedzie. Co mówi pierdoły? A sam nie gadaj pierdol. To mi się podoba, nie? Lubię takie klimaty. Ale pięknie korkocze. Przyjechaliśmy sobie odpocząć, trochę pozwiedzać. Teraz się przygotowujemy do sadzenia drzewek, bo byliśmy zakupić, tutaj wam pokażę, jak tu jest. 1300 drzewek. I gareta, tak? I dareta, i gareta. Ja tutaj się nie znam, tak podsłyszałem tylko. O, proszę bardzo. Jest godzina teraz 7:40. Zaraz dziewczyny dojadą na śniadanie, bo my pojechaliśmy sobie o 5:00. Nie ma śniadania? Nie ma śniadania? Na śniadanie trzeba pracować. No ja wstałem już. Głodny jesteś już? Nie. No to chyba rozkręcić. A tak tu nasrał na siedzenie. Nie sądzę. Będziesz nie siedział. Ja? To już trochę. Ale nie podnosić. Podnieś. I na jaką głębokość to idzie? Zobaczysz w polu. Jo, ci kręcę. Tyle soku masz? To już jest sok z innym, z domieszką innego owocu. O, tu jaki sok? Zobacz. No, to na jutro, na niedzielę. O kurwa, ty to samo. Piłeś taki sok? Wszystko z jabłek, ja cię kręcę. Nie, widziałem, że takie rzeczy. Z pomarańczą, winogronem.
zrobię, to liczyć te jabłuszka. Paweł ostro widzę. To co, Adrian? Jakaś spółka mówisz, że coś? Spółka. Myślimy. Tak. Na przyszłość. Będzie hit. Na przyszły sezon będzie hit. Ale na razie nie zapraszajmy. Nie zapraszajmy. Tak. Coś myślimy wspólnie otworzyć. Zobaczymy. Bałagan, bałagan, zobaczcie. Sezon jest bardzo bałagan. Paweł mówi, że tu ma bałagan. Tu mam bałagan. Bo część sprzętów jest na drugim gospodarstwie. Naprawdę, fajnie to wygląda. Nie, bałagan jest, naprawdę. Adrianku, trzeba się wziąć kiedyś tylko sprzątać. Ale ładnie masz tu wylane, super. No bo to takie samo jak się w chłodni robi. Ale pękło. No pęka, bo tu jest cienko, bo tu był już beton, nie dało się też większej warstwy, było nie kute, tylko zrobione jest na starej posadce. Mhm, rozumiem. Adrian, myślmy, co nam potrzebne jest do sadzenia drzewek. Drzewka mamy, sadzarka dopięta, siekierka jest potrzebna i paliki. Paliki mamy tam. O, młotki z Biedronki? Za 50 zł może się psuć raz w roku. Nie do zajechania, nie do zajechania. No tak. A firmówki czasami lecą. Tak. Przerzucasz. Siekiereczkę. Taką? Małą? Potrzeba ci? Nie, większą. Nie wiem. Ja wolę większe. Ja tam do lasu dobra, nie do... pojadę. Nie, co Filipek jeszcze? To mamy, to no, tyczki, mamy. To na mamy tyczki. Ja, no to w polu są rzędy. Piłę? Piłę brać? Przednie. Tak? Piłę brać? No, możemy wziąć spalinówkę. Potrzebujesz? Z czego wrzucić, ale... Tam coś przeciąć, troszkę, ale wrzucimy to. O, tu masz ostrzałkę. Ja ostrzałkę. I Zadianku, a ty przyznaj się, mówisz, że na każdy odcinek kupujesz nowy łańcuch. Na każdy odcinek zakładam nowy łańcuch, bo słabo mi idzie o szczerze. No. Wydało się, a kurde. A to prawda? No mówię ten, odcinek nagrywamy, Przemek, ścięcia, zmień łańcuch. A mówię, przecież to było parę razy cięte, nie? A umiesz ostrzyć? Nie, ja też nie. To zmieniamy. To zmieniamy. No ostrzałkę daję do kolegi, wiesz? Nie umiem ostrzyć. Jak źle przeostrzę, nie jest. Bo można po prostu przypalić. Kto nie umie, no trzeba delikatnie. Ale nie, ja tym pilnikiem. Ja też pilnikiem ostrzę. I wiesz, gdzieś przejadę za mocno, później to krzywo idzie, ja się wkurzam, wiesz. A jak na ostrzałkę daję zawsze prosto. To ja odwrotnie. Ja mam trzy łańcuchy i zmieniam. Bo powinno się pilnikiem przejechać po każdym wypaleniu zbiornika. Tak. Powinno się tylko po dwa razy każdego ząbka tak. leciutko pociągnąć. Tylko, że jak ja to pociągnę, tu trochę kąt zmienię, tam trochę kąt, to trzeba cały czas trzymać ten sam kąt. Idziemy na śniadanie. Idziemy na śniadanie. Dobra, jemy śniadanko i sadzimy drzewko. Okej. Przygotowania do sadzenia jabłuszek, jabłoni. Nie chcesz? A ty na razie masz kieszeń albo do ciągnika daj tylko. W razie potem do kontroli. To Filip będzie kierował? Nie, senior jest. Kiedy zaczniemy, musimy dojść do wprawy, tośmy cały rok nie sadzili drzewek, nie? To trzeba to wycyrklować, jak to ma być. Nie! 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 Szybciej! No dziadek by chciał jechać, wiesz. Głębiej! Głębiej! No ty wsadzaj głębiej. I droga będzie tam. Tu jest środek szeroko zrobiony na przejazd. Ale tu, tutaj nikomu się nic nie stanie, nie? Głębiej! Na sam dół! Głęboko! Na dół, na dół, na dół! Co? Idę. Dobra. Jeszcze. O. O. O, on musi być tu. Było tak, ciekawe. Po prostu jesteś za lekki i nie chcę wejść głębiej. Tak. Mówisz, że głębiej to lepiej. Tak? Nie wiem. O. Nie za płytko jeszcze? No i musi wejść. Nie, nie może też być za głęboko, Adrian. Teraz już będzie gij.
Tu siedzimy na przejeździe, to jest... To tak musi być. To jest niedoprawione. O, i będzie, dobrze! Pójdziemy tam na tam... Dobrze! To są dziewka też w słabszym wyborze. No. Poprzez małe nieporozumienie. Po rozwodzie już po prostu. Tak, tak. Przechodzone. Z tym panem chyba już skończymy współpracę, nie? Panie Zbyszku, pozdrawiam. Drugi raz mnie pan tak nie wykiwasz, nie? Dzisiaj się nawet chował, nie? Nie chciał cię nagrać. Ale kawę postawił. Pan Zbyszek kawę postawił, także nie... Przeprosinowo. No, wybaczone. Wybaczone. Fajnie się sadzi drzewka. No, szybciej może jechać, co? Jeden bieg wyżej. Wyżej! Jeden bieg ale wyżej! Jeden bieg. Piątkę! Adrianku, ale naprawdę, jakbyś sprawdził mi to matruchko. Już sprawdzę. Od drzewka do drzewka, tak, ile tak mamy. Wpadła tu się. Osiemdziesiąt pięć. No, ale to sprawdź ze dwa. Wszystkie mają 85? No, to tak będziemy sadzić. 85, 90. Masz. Dasz ręką radę pociągnąć, Adrian? Do, w którą? Do siebie. Do mnie? O, no, w całe, mocno. Dobra, luz. Jeszcze? Nie, dobrze. A tutaj nie stać powinienem, żeby to mocniej szło w dół? Nie, bo to będzie się jeszcze zakupywać. To będzie potem maszyną udeptywać. Bo tu ładnie ci idzie. No. Jednak ciężar robi swoje. O, dzięki. Ja lubię, wiesz, mam ustawione na 90, a lubię jeszcze je potem tak zagęścić. Co zagęścić? Gęściej podaję troszeczkę. Umawiamy się na tyle. A co, gęściej lepiej? Wiesz, że są tacy, co sadzą na 40. Co ty gadasz? W środek jedno drzewko. Tutaj jest dotąd granica, żeby dużo obrocie było. Jeszcze nie. Już! Jest! Mamy to! Mamy to, idealnie! Technologia sadzenia drzewek w gospodarstwie sadowniczym Paweł i Wiesław Łaza. Niektórzy tyczą, mierzą co do milimetra, najmują geodetów. Tak? W sumie jak 3 cm, 5 w to czy we w to, to po 3 latach nie będzie różnicy. Tyle ciągnik środkie. O! Ktoś przyjechał. Kto? Dziewczyny. Dziewczyny? No widzowie tutaj, jak się zwiedzą, że Joker jest w okolicy. Tak? W szkole. Tutaj rano jak się obudzisz, to tu możesz mieć 200 osób pod oknem. No. Nie spodziewałeś się, że sadownicy cię oglądają? Ale nie. W dół się nie... Aha. Co za płytko? Nie, już idzie. Proszę, nie oddać od domu. Cia! Co? Buziaka dasz? Daj buziaczka. Chodź. Traktor. Traktor? Traktor? Przytul tata, chodź, przytul. Daj buziaczka. Ale piękny. Ja mam takie zadanie, że wezmę, porozplątuję te sznureczki, porozcinam i podnoszę chłopakom tam, żeby mieli pełno. Buziaczka, o, patrz! Ojej, buziaczek! Chodź. Ojejku, taki słodziak. Kochanie, pach, pach.
Co ty? Paweł, zobacz jaki jego dzioba zrobił. Chodź mamie jeszcze daj buziaczka. Ale to jest słodziak. Pa, pa. Marcelinka, pa, pa. Buziaczki wyślij. Buziaczki wyślij. Pa, pa. Halo, Marcelino. Potem pojedziemy do zwierzątek. Uważaj, żeby ci ta pszczoła nie padła do napoju. To my płyny uzupełniamy i widzimy się później. No i moi drodzy, zobaczcie jak to wygląda. Ja Pawłowi podaję tutaj drzewo, jabłonie. Nie wiesz jak się to nazywa, nie? Drzewka. 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 Żeby szybciej mu szło. Powiedz, doszliśmy do wprawy. Tak. Czasem jak jedna osoba się zagapi, nagle odstęp wielki się robi, ale jakoś idzie. Także drzewko jest w drugim wyborze, nie w pierwszym. Dziadkowi pokażemy, żeby szybciej, zobaczcie jak to działa. Nie słuchajcie. Co? Nie. Nie dobrze. Pogody mamy fajne. Tak, plus 20. Może 22 chyba jest. No, cieplutko jest, fajnie. Pszczoły latają. Ale ty, drzewka, ten jabłonie szybciej zakwitną niż powinno, nie? 3 dni i będą zakwitnięte, co? Nie, no, na weekend mają. Ale nie może... Paweł wsadza, co tak 85 do 90 cm. A ty nie chciałbyś się powsadzać? Nie, ja tam powsadzam wieczorem. Filip przytrzymuje, żeby tam później ładnie koła zagniotły, zagarnęły. Prosto. Żeby prosto stało drzewko. Później trzeba będzie dobić w koło. Tak, obdeptać. Obdeptać i po robocie. Drzewko przycinamy i siejemy trawę. Trawę siejecie zawsze? Tak, ja ręcznie sieję. Ręcznie? Ręcznie sieję. Przy palce. Nie nauczyłeś jeszcze? To słońce źle działa na nas na razie, ale musimy się zmagać z tym. Mamy dobre chodzidło. Chodzidło podstawa, nie? Tak. Zwolni. Nie, zające. Zające latają? Zykają się, no. Co robią? Populują się. Parkają się chyba. Zające się parkają. A co robią koty? Koty? Martują się. No. Jak koszulka na nowym modelu wygląda? Pięknie. Kaszkiet? Ja właśnie nagrywam, mówię, ubrałem ciebie. Tutaj Filipowi dałem koszulkę, nie ubrał, bo mówi, że na niedzielę będzie ubierał tylko. Tak, Filipowi szkoda, bo mówi nie, w jokerowej to do kościoła. Fajnie to idzie, zobaczcie. Tutaj rozgarnia nam ziemię, robi nam taką tutaj bruzdę. Bruzdę. Na ile tu jest? Na 20 cm? Gdzieś jest, nie? Jest. Drzewko jest fajnie w mokrej ziemi wsadzone. Ugniecione kołami, tutaj zagarnięte. No i zaznaczamy, że drzewko sadzimy w tym roku w drugim sorcie. Pierwszy raz zasmakowałem cydru przez ciebie. Dzięki mnie. No dzięki tobie. Nie przeze mnie. Ale wiesz, dojeżdżamy. Że za dzierżawę to jak to będziemy przeliczyć? Nie wiem. Ile to tego sadzisz? Tutaj? 1300 drzewek. Zawsze co pomogę, lubię takie rzeczy. Lubię jak coś się dzieje. Mógłbym teraz siedzieć, przyjechać sobie odpocząć. Nie, przyjechałem rekreacyjnie sobie poruszać się. Ale odpoczniemy jutro. Spokojnie. Ale ogólnie cieszę się. Bardzo. To może w drugą stronę. Płazik, mały gazik. Ja ci dam płazik. Płazik, mały gazik. Płaziak. Słuchaj, ale powiedz sam, Marian, kanałów rolniczych jest bardzo dużo. A widziałeś jakiś kanał sadowniczy? Widziałeś? No, właśnie patrzę. Nie powiedziałem, tak? Kanałów rolniczych jest dużo. Właśnie patrzę na jeden kanał sadowniczy. Są u was takie pugi z taką przystawką do rozbijania? No, to twoja. Ale fajna ta przystawka. No, to nie przystawka, to jest... Jakby nawet, to... Tak? Na wyposażeniu czy na... No to jest wał taki, co idzie za każdym korpusem, nie? Ale nie ma, tylko ja tak. No ma, tylko że on ma obu. On ma osobny, nie? Tu ciąga się. Nie, powiem ci, że zadowolony jestem z orki. Pierwszy raz korzystałem. Dużo za orkę? 250 czy 300?
Zachęcam. 500 zł od hektara. Od hektara? O kurde. A, dużo? No, trochę jest, nie? Ale za taką jakość no tak, jak nie trzeba uprawiać się... dodatkowo, nie? Nie, uprawiona jest. No troszeczkęśmy tam broną równali, troszeczkę pługiem. Wszystkie pochyłościśmy sobie tam po swojemu prostowali. Ale naprawdę ja z usługi jestem bardzo zadowolony. Dobra, widzimy się później. Muszę się wysmarkać, bo jestem alergikiem i non stop tutaj kicham i smarczę. Powiedz, że śmigać ci się chce.